29 stycznia 2012 roku miejsce miało oficjalne otwarcie Stadionu Narodowego imienia Kazimierza Górskiego w Warszawie, obiektu znanego także jako PGE Narodowy. Budowę największej tego typu areny w Polsce, mogącej pomieścić około 60 tysięcy kibiców, rozpoczęto w 2008 roku na terenie dawnego Stadionu Dziesięciolecia. Przez lata Narodowy stał się nie tylko miejscem organizowania głośnych wydarzeń sportowych, ale także imprez kulturalnych. Na jego płycie wystąpiły takie gwiazdy jak Paul McCartney czy The Rolling Stones. I choć obiekt posiada czwartą, najwyższą kategorię w klasyfikacji UEFA, trudno zapomnieć o momentach, które poza sportowymi emocjami dostarczały kibicom nieco uśmiechu.